wykonawców, przed Państwem w kolejności, w jakiej dziś występowali. Teo Ranganathan, zapraszam na scenę. Otrzymuje Teo Ranganathan. Bardzo prosimy o nagrodę. Kolejna nagroda to nagroda za wykonanie programu dowolnego. Obraz autorstwa profesora Tadeusza Gaworzewskiego, a otrzymuje go Tomasz Robak. Otrzymuje Tomasz Robak. Naprawdę trudny orzech do zgryzienia. Nie dziwi mnie to, bo tak jak podejrzewaliśmy na początku, poziom wykonawczy był bardzo wysoki. Emocje z tym związane również. Wykonawcy bardzo skupieni, bardzo dojrzali, prezentujący bardzo trudne programy, więc tym bardziej była to dla nas wszystkich ogromna przyjemność. Szanowni Państwo, co prawda statuetka troszkę waży, ale myślę, że skoro trzymał ją mężczyzna, to akurat tak się złoży, że jeszcze przez 2 minuty ją utrzyma. Jeżeli zechcecie Państwo zrobić jakieś zdjęcia, to proponuję teraz, bo jest to ostatni moment, kiedy wszyscy uczestnicy są jeszcze z nami. Fantastyczny. Jest to konkurs, w którym naprawdę wszyscy grali wspaniale i dla mnie była to wielka przyjemność przyjechać i uczestniczyć w tym konkursie. Myślę, że dla nas wszystkich było
było to wspaniałe spotkanie między nami też i wymiana różnych poglądów na temat muzyki i po prostu świetna zabawa. Co do niespodzianki, to jest też również dla mnie niespodzianka, więc być może zagram, zobaczymy jak to wyjdzie, zagram pierwszą część Mozarta K330 Sonata Celi. Wciąż konfrontować swoje umiejętności, którzy niejednokrotnie zaskakują nas tym, co potrafią, jak interpretują, czym jest to dla nich muzyka. Czasami wydaje nam się, że nic więcej nie da się wyciągnąć. Czy z Chopina, czy z kogokolwiek innego. Okazuje się, że można i myślę, że ten turniej był tego przykładem. Natomiast na pewno to spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie wielu instytucji. Tak więc bardzo dziękujemy Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Prezydentowi Ostrowa Wielkopolskiego, Staroście Ostrowskiemu, no i oczywiście szczególnym gospodarzom tego obiektu, a więc kierownictwu i pracownikom Pałacu Myśliwskiego na Dolinie. Dziękujemy Państwu za przybycie, bo gdyby te krzesła, te fotele były puste, no to ten turniej też by nie miał miejsca. Tak więc mam nadzieję, że ten weekend uznają Państwo za udany, za szczególny, za zachęcający do tego, aby za rok przyjechać tu ponownie i spotkać się z kolejnymi wykonawcami na kolejnym niezapomnianym turnieju. Dziękuję Państwu pięknie. Do zobaczenia.